Dobry wieczór Państwu. Delegację EWG witać będziemy w Warszawie jutro, w poniedziałek, natomiast na wtorek zapowiedziane jest podpisanie umowy ze wspólnym rynkiem. Doprowadzenie do wymienialności złotego, szeroki dopływ kapitału zagranicznego do Polski, zmniejszenie roli umów międzyrządowych na rzecz bezpośrednich kontaktów przedsiębiorstw – to dla ministra współpracy gospodarczej z zagranicą główne kierunki działania. Ale nie tylko. Wiem, że ogromną wagę przywiązuje Pan do normalizacji stosunków z wierzycielami, szczególnie z Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Czyżby właśnie normalizacja tych stosunków rzutowała na wszystkie działania Pana resortu? Ona rzutuje bardzo nie tylko na działania mojego resortu, ona rzutuje właściwie na całą gospodarkę. Dlatego, że podpisanie porozumienia z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, tego programu dostosowawczego, jego akceptacja przez ten fundusz, oznacza, że dostajemy coś w rodzaju takiego finansowego świadectwa moralności, że będziemy po realizacji tego programu wypłacali, że to jest dobry program i że pierwsze kroki, jakie podejmujemy, rokują to, że nasza gospodarka stanie się wypłacalna. I w tym momencie, po tej akceptacji przez zarząd funduszu, dostajemy po pierwsze kredyty od samego funduszu, dostajemy kredyty z Banku Światowego, wreszcie rządy zachodnie, które już powiedziały, że udzielą gwarancji na kredyty udzielane Polsce przemysłowcom czy bankierom i wstrzymują się z tą decyzją aż do momentu akceptacji przez fundusz właśnie tego programu dostosowawczego. Nasza gospodarka jest jak gdyby zaniedbana niezwykle, zdekapitalizowana, brak nowoczesnych maszyn, technologii. Czyli tego rodzaju świadectwo moralności, jak mówię, jest nam teraz niezwykle potrzebne. To zajmie parę miesięcy wynegocjowanie i akceptacja tego, ale już rozmowy w tym tygodniu, w najbliższych dniach zaczynają się bardzo intensywne i polska delegacja wybiera się do Waszyngtonu negocjować. Mówił mi Pan również, że dużą nadzieję przywiązuje do podpisania umowy z EWG, która ma nastąpić już we wtorek. To jest umowa najkorzystniejsza z dotychczasowych umów zawartych przez EWG z krajami socjalistycznymi i to jest pierwszy etap naszego zbliżenia do EWG, najpotężniejszej chyba organizacji gospodarczej świata, tak na to wygląda. A w dalszej perspektywie niewykluczone jest nasze uczestnictwo w Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Mogłoby to nastąpić w perspektywie 20-25 lat, zdaniem pana Andrzeja Olechowskiego z Ministerstwa Współpracy Gospodarczej z zagranicą i naszego głównego negocjatora w EWG. Z tym, aby to członkostwo stało się realne, muszą nastąpić bardzo poważne zmiany polityczne na kontynencie, a nasza gospodarka musi być dostosowywalna do gospodarki EWG, a więc dająca się włączyć w nurt i system tej gospodarki, powiedział pan Olechowski. Plan, oczywiście jest to dalekosiężny, ale pierwsze kroki w tym kierunku można stawiać już dziś. W dzienniku wszystko. Dobranoc.